Aleksandrowski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 51 pracowników, którzy na co dzień realizują zadania wynikające zarówno z zapisów ustawy o pomocy społecznej, jak i te dotyczące systemu wsparcia w postaci dodatków mieszkaniowych, rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, domu dziennego pobytu czy noclegowni. Raz w roku wszyscy spotykają się, aby wymienić doświadczenia. 21 listopada zgodnie z zapisami ustawy ustanowiony został Dniem Pracownika Socjalnego. Podsumować, porozmawiać, ja jako kierownik możliwość podziękować całemu zespołowi za trudny chleb, jakim jest praca pracowników socjalnych. Na terenie naszej gminy stałym wsparciem objętych jest około 1000 rodzin. O polityce społecznej, zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, rozmawiali kierownicy placówek z całego regionu, którzy jak co roku przyjechali do Aleksandrowa na zaproszenie posłanki Agnieszki Hanajczyk. Jest to jeden z niewielu posłów, jeżeli nie jeden w tej chwili w Polsce, który spotyka się z szefami ośrodków pomocy społecznej i wysłuchuje bolączki, jakie mamy, bo ja nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z posłów z naszego województwa czy z Polski, żeby takie otwarte spotkania organizował i byli zapraszani ludzie, którzy kreują tą politykę społeczną na poziomie lokalnym. Zarówno małe ośrodki, jak i potężne placówki zmagają się z tymi samymi wyzwaniami. Brak pieniędzy, brak pieniędzy, brak pieniędzy. Tak naprawdę idealnym i szalenie abstrakcyjnym, niemożliwym modelem byłaby sytuacja, gdyby z pomocy społecznej korzystały osoby, które rzeczywiście zgodnie z duchem ustawy nie są w stanie same zorganizować sobie życia, pracy, osoby, które rzeczywiście są zagrożone wykluczeniem, w tym na przykład bardzo duża grupa osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny jest niewątpliwie jednym z tych zawodów, w którym poza przygotowaniem merytorycznym potrzebne jest również poczucie misji. No jak zmienia się jak gdyby struktura społeczna i tych różnych problemów przybywa. Ja myślę sobie, że nie przerażają nas zadania, bo my jesteśmy pomocą społeczną, jesteśmy jak gdyby odpowiedzialni za wiele, rozwiązywanie wielu spraw związanych z osobami mieszkającymi na naszym terenie. Wszystkim pracownikom socjalnym życzymy jak największej satysfakcji z wykonywanej pracy.